Witam serdecznie dr Agata Kołodziejczyk, Wydział Technologii Kosmicznych AGH. Proszę Państwa, chciałam opowiedzieć troszkę o naszych opaskach, które zostały wyniesione na misję IGNIS na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nasz polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski testował nanomateriały, które zostały wykonane tu w naszych laboratoriach. Jako AGH stworzyliśmy dwa rodzaje nanomateriałów, celuloza bakteryjna i mekseny, które zostały wyniesione na misję, przetestowane i będziemy analizować dane. W niedługim czasie będziemy informować, co z tych danych wyszło. Natomiast misja okazała się ogromnym sukcesem i co jest najważniejsze, jako AGH będziemy mieć dalsze projekty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tym razem, uwaga, produkujące nasze nanomateriały jako pierwszy eksperyment na świecie w kosmosie. Czyli nie będzie konieczności wynoszenia substratów do wytworzenia takiej opaski, takiego czujnika na orbity i dalej do baz księżycowych i marsjańskich. AGH jako pierwsze będzie tworzyło zasoby in situ, właśnie tam, gdzie są konieczne do wytworzenia. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam na 21 października na godzinę 17 do Klubu Gwarek, gdzie podczas kolejnego wydarzenia z cyklu AGH Nauka Spotkania opowiem więcej, będziemy dyskutować o tym, co dalej. Czy ludzie w kosmosie będą mieli szansę przetrwać? Jakie miejsce ma AGH w tworzeniu nowych technologii, w tworzeniu nowych systemów podtrzymywania życia właśnie w tym ekstremalnym środowisku?